Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc jest to chyba najbardziej wyczekiwany odcinek na moim kanale. Więc odcinek, w którym wyjaśnię, co się stało z grami z widzami. Dlaczego ich nie ma, czemu zostały zablokowane i czemu, czemu sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Więc ogólnie ten film myślę, że będzie w miarę długi. Ogólnie będę chciał tutaj powiedzieć o wielu rzeczach. Ogólnie o tym, o tym jak było z tymi grami od początku, od tego jak się zaczęły te gry do momentu, aż je zablokowałem. Potem chcę poszczególnie szczególnie powiedzieć, co mi dokładnie nie pasowało, z czym miałem problem i co ostatecznie doprowadziło do tego, że postanowiłem nie prowadzić przez ostatni czas tych gier. A na koniec chciałbym powiedzieć, co zmieni się w tych grach, dzięki czemu mam taką nadzieję, mam takie przeczucie, że może się to wszystko zmienić na lepsze. Więc ogólnie polecam każdemu zobaczyć ten film w całości, do samego końca, gdyż myślę, że każdy element tego filmu będzie ważny, ciekawy. No i na sam koniec oczywiście, tak jak mówię, powiem, co się zmieni w tych grach. No i też podam datę, kiedy te gry powrócą. Czyli też to jedna chyba z ważniejszych informacji. Więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Więc tak jak mówiłem, zaczniemy sobie od takiego ogólnego omówienia tego, jak to wyglądało z tymi grami na moim kanale. Więc musimy zacząć od tego, że ja gier z widzami nie planowałem robić tak szybko. Ja, kiedy pojawiały się pytania pierwsze o gry z widzami, zawsze mówiłem, że na razie nie, że w przyszłości. Jakby mój plan był mniej więcej taki, że ja chciałem najpierw swój kanał rozbudować, tak? Zyskać widownię, zyskać widzów, zyskać dużą liczbę graczy. I kiedy ta liczba graczy by już była, liczba widzów byłaby duża, no to w tym momencie te gry by się pojawiły. Tak, żeby było dużo ludzi, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Ale zrobiłem te gry wcześniej. Zmieniłem cały swój plan i postanowiłem te gry zrobić. Czy tego żałuję? Nie. Otóż może się to wydawać dziwne, skoro pierwotnie nie zakładałem tych gier robić tak szybko, ale nie, nie żałuję. Tak? Zaczęło się to od tego, że dla tych, którzy nie wiedzą, zaczęło się to od tego, że robiłem live'a z Fortnite'a na PS5. I też początkowo plan zakładał, że po prostu se pogram na PS5, tak, moje pierwsze doświadczenia z Fortnite'em na PS5 i tak dalej, i tak dalej. I plan był, że będę grał samemu. Tam, wiadomo, potem dołączył Cukierek. To, wiadomo, z nim grałem. Z nią w sumie. No i potem pojawił się właśnie na czacie pierwszy widz. No i się zapytał, czy z nim zagram. Ja pamiętam, nie odpowiedziałem mu. Powiem szczerze, teraz nie pamiętam, czy ja zauważyłem tą wiadomość, czy prawdopodobnie nie zauważyłem, bo gdybym ją zauważył, to bym odpowiedział. Prawdopodobnie byłem zaaferowany tym, co się w grze działo. I kiedy już tą wiadomość zauważyłem, to w tym samym momencie ta osoba wysłała mi zaproszenie w grze. Co się właśnie śmiałem, że idealne wyczucie czasu. I nie wiem, co mnie,
co sprawiło, że postanowiłem powiedzieć, dobra, chodź, zagramy. Coś we mnie powiedziało, zrób to. I tak jak mówię, nie żałuję tego, bo bawiłem się świetnie z tą osobą, z tymi kolejnymi osobami, które potem przyszły również. No i stwierdziłem, nie było źle, nie było tragicznie. Mówię, dobra, to robimy te gry. I te gry zaczęły pojawiać się regularnie. Praktycznie co live'a. Były gry z widzami. I ogólnie rzecz ujmując, tak jak mówię, było super fajnie, ale gdzieś tam miałem takie uczucie, że kurde, zagrałbym sobie też na przykład samemu kiedyś na live'ie. Że nie tylko te gry z widzami. No ale jakoś tak to było, że odpalałem tego live'a, osoby się pojawiały, to mówiłem, no dobra, to grajmy. I wszystko było super, fajnie, bawiłem się świetnie, do czasu. Do czasu jednego live'a, gdzie no po prostu ja po tym live'ie pamiętam z Gwynem, powiedziałem do Gwyna, ale był młyn. Dokładnie takich słów użyłem. Ale na tym live'ie był młyn. Takich słów użyłem i początkowo po prostu się z tego śmialiśmy. Także ale młyn, że no był trochę młyn, nie ma się co oszukiwać. Ale tak po pewnym czasie zacząłem się nad tym trochę rozmyślać, zastanawiać i doszedłem do wniosku, że chyba powoli zaczynam docierać do takiego momentu, gdzie trzeba jednak coś zrobić z tymi grami. Coś trzeba w nich zmienić, żeby nie było właśnie młynu. Żeby nie było takiego uczucia, że no po prostu, żeby każdemu dobrze się na tych grach grało, żeby była dobra atmosfera, super fajnie i tak dalej. Więc dodałem wtedy post na społeczności. Pierwszy post o zmianach właśnie w dołączaniu do tych gier i ogólnie, tak? Że tylko osoby z czatu mogą dołączać, tak? Że na czacie się trzeba zgłaszać, trzeba mieć słuchawki i że gry będą tylko w weekendy. I powiem szczerze, od dodania tego postu nie zrobiłem żadnego live'a z widzami, ale miałem jakieś tak, nie wiem, pojawiła się we mnie jakaś taka blokada na zasadzie, szczerze, nie mam jakoś ochoty robić tych gier z widzami. Pamiętam, był taki dzień, że stwierdziłem, że dobra, zrobię live'a. I to akurat był weekend, więc mówię, dobra, zrobię live'a z widzami. I pamiętam, chyba z 10 minut siedziałem i się zastanawiałem, czy odpalać tego live'a, czy nie. Coś we mnie się pojawiło takiego, że nie byłem pewien, czy ja chcę tego live'a odpalać. Czy ja mam ochotę tego live'a robić i grać tam właśnie z widzami. Ale odpaliłem go. Live'a zrobiłem. Live zakończył się. No i znowu pojawiło się we mnie takie uczucie, że coś było nie tak. Coś tu nie zagrało. Coś nie poszło dokładnie tak, jak chciałem, jak miało. I tak naprawdę stanąłem w tym momencie przed wyborem. Bo tak jak mówię, przed tym ostatnim live'em już miałem takie uczucie, że nie wiem, czy chcę to robić. Po tym live'ie miałem jeszcze mocniejsze uczucie, że nie chcę tego robić. Więc w tym momencie dla mnie pojawił się jeden z dwóch wyborów. Albo nie robię gier z widzami, blokuję je i robię tylko live'y, gdzie gram samodzielnie, albo tam na przykład, nie wiem, z Gwynem, z Cukierkiem, po prostu ze znajomymi swoimi. Albo opcja druga, nie robię w ogóle live'u z Fortnite'a, i robię live'y z czegoś innego. Tak jakby
Fortnite, tylko robię filmy tam z zadań, coś takiego, a z gier nie robię. No i ostatecznie, jak wiadomo, zdecydowałem się na opcję pierwszą, czyli zablokowałem gry z widzami. I tak to mniej więcej właśnie wyglądało. Było super, było fajnie, ale powoli zaczęły się namnażać te takie mini rzeczy, które mi zaczęły przeszkadzać. I przyszedł taki moment, gdzie po prostu to wszystko się namnożyło do takiego stopnia, że stwierdziłem, koniec. To jest granica mojej, której ja nie wiem, czy jestem w stanie przekroczyć. Więc tak się mniej więcej prezentuje historia tego od pierwszego live'a z widzami, gdzie grałem z widzami, do ostatniego. Więc teraz co dokładnie mi przeszkadzało? Więc pierwsza taka rzecz to, tak jak mówiłem, natłok tych gier. Tak jak mówię, ja mam takie przeświadczenie, tak sobie myślałem zawsze, że gry z widzami to jest coś, co można traktować jako taką, nie wiem, nagrodę za coś, jako takie, no, taką po prostu nagrodę. Coś, nie coś, co będzie cały czas, tylko coś, co będzie co jakiś czas. Tak? Taka odskocznia, żeby nie było ciągle jedno to samo, tylko żeby było różnie, tak? Raz gram sam, raz gram z widzami, raz gram na przykład z widzami normalne gry, raz gramy tam, nie wiem, na przykład jakieś tryby kreatywne i tak dalej, i tak dalej. Tak? Żeby to było wszystko w jakiś tam sposób zróżnicowane. I to właśnie mi się nie udało, bo tak jak mówię, od momentu, kiedy tylko pozwoliłem na gry z wami, tak to nazwijmy, to te gry były na każdym live'ie. Live po live'ie były po prostu gry z widzami. I ja nie mówię, że to jest tylko wasza wina, tak? No bo jakby to jest też moja wina, no bo ja się na te gry zgadzałem, tak? Jakby ja tego nie neguję, ale no jest właśnie taki fakt, że trochę było tego za dużo, a ja niestety jestem takim typem człowieka, że mi jest po prostu ciężko komuś odmówić. Bo mi jest ciężko komuś, nie wiem, zepsuć humor, zepsuć dzień. Ja nie lubię sprawiać ludziom zawodu, smucić ich. Więc to też właśnie sprawiało, że ciężko mi było powiedzieć, no sorry, ale dzisiaj nie. Dzisiaj chcę pograć solo, czy coś takiego, coś w tym stylu. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to jest to, że mam wrażenie, niektóre osoby, z którymi grałem, zaczęły mieszać rolę gościa z gospodarzem. O co chodzi? Kiedy, podam taki przykład. Kiedy na przykład przychodzicie do kogoś na, nie wiem, na jakąś imprezę, czy takiego, to wiadomo, on jest gospodarzem, wy jesteście gościem. I wiadomo, przychodzicie do niego, czyli naprawdę on jest tą osobą, powiedzmy, decyzyjną, tak? On decyduje, co można, czego nie można. Wiadomo, jest takie coś, że na przykład może się was zapytać, że tam, nie wiem, co wy o tym myślicie, co chcecie robić, czy coś, ale jakby ostateczna, w miarę ostateczna decyzja należy do niego. I u mnie chciałem, żeby to działało tak samo. Ale niestety niektórzy ludzie, niektórzy widzowie, mam wrażenie, właśnie tego tak jakby nie widzieli w ten sposób. Bo były osoby, które przychodziły, które mówiły, że
No, zróbmy to, zróbmy tamto. A dawaj, zróbmy to. I na początku, wiadomo, zgadzałem się na to i to, powiedzmy, taki sposób działał. Ale właśnie ten ostatni live, z widzami, padło stwierdzenie: chciałeś gry z widzami, to teraz masz. Jakby, okej, chciałem gry z widzami, ale tak jak mówię, nie chcę wykorzystywania tego właśnie, że no, że tak jak mówię, że ja chciałem gry z widzami, więc ja muszę tak by robić to, co wy chcecie. Ja mogę robić, co wy chcecie, ale ja nie muszę tego robić. Bo prawda jest też taka, że żeby te gry z widzami miały jakikolwiek sens, to wszyscy uczestnicy muszą się dobrze bawić, muszą mieć z tego fun. Jeżeli ja nie chcę czegoś robić, a jestem w jakiś sposób zmuszany do tego, to od razu to natychmiastowo tracę tak jakby fun zrobienia tego. Nawet jeśli tego nie widać po mnie, nie słychać po mnie, to ja nie mam z tego takiego fanu, jaki bym chciał. Więc to też właśnie tak zaważyło, że były osoby, które no po prostu wchodziły jak do siebie. I chciałbym właśnie, żeby tego nie było. Żeby nie było czegoś takiego, że ktoś wchodzi i mówi: dobra, to teraz zrobimy tak, tak, tak i tak, bo ja tak chcę. To jest rzecz numer dwa. Kolejna rzecz to jest słynny przedostatni live. To, co się działo na koniec. Czyli nie wiem. Na pewno tak domyślam się, że wielu z was zdziwiło, kiedy podczas ogłaszania pierwszych właśnie zasad do gier z widzami pojawiła się tam informacja, że obowiązkowe słuchawki. Jakby ja domyślam się, że to mogło wiele osób zdziwić, no bo jest to powiedzmy jakiś tam. Nie jest to normalne, tak, że stosujemy słuchawki, no bo wiadomo, lepiej się wtedy słyszy i w ogóle. Ale na przedostatnim live pojawiła się jedna osoba, która tych słuchawek nie miała. I to pokazało, mam taką nadzieję, pokazało, że słuchawki to nie służą tylko do tego, żeby lepiej słyszeć, ale też do tego, żeby móc się dobrze komunikować w grze. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to już tłumaczę. Kiedy wiadomo, rozmawiacie z kimś, to mówicie do mikrofonu. On słyszy to, co mówicie do mikrofonu i słyszy to w swoich słuchawkach. Wiadomo. Ale w momencie, kiedy on tych słuchawek nie ma, kiedy wy mówicie do niego, on słyszy to przez głośniki. Tak jak tam laptopa czy czegoś. Załóżmy właśnie, że ma laptop. Laptop ma wbudowane głośniki w siebie i wbudowany mikrofon w siebie. Czyli on korzysta z wbudowanego mikrofonu w głośnik, albo nawet jeżeli korzysta z wolno stojącego mikrofonu, to ten mikrofon wyłapuje wszystko. Wszystko wokół. Czyli on wyłapuje w tym momencie to, co wychodzi mu z głośników. Czyli wy mówicie do niego, on to słyszy przez głośniki, jego mikrofon łapie to i puszcza wam to na nowo, przez co powstaje pogłos. Tak jakby słyszycie się podwójnie. To strasznie utrudnia komunikację. Jakby ja w tym momencie puszczę wam właśnie fragment tego live'a, żebyście usłyszeli, jak okropne jest to uczucie. Ja mam mityka. Dobra, pogramy. To są pomówienia, żebyś tu. Cała czwórka wreszcie wyszła już tu. Kto? Skąd? Jak? Po co? Dlaczego? Górę. Górę. Spinka lajcie, telefon telefon panu. panu. Leży? Ej, 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 chwilą tylko chwilę, bo tutaj Ej, wyciągałem cały jest jeszcze dwóch. Jest jeszcze dwóch. No mówię, że cały oddział jest. Serio, wszystko na mnie? Jak ja mam 0 i mam na dodatek 300 pingu, no to czy ja mam ubrać 300 pingu? O to uciekaj. Weź kartę, weź kartę, uciekaj, weź kartę. Ale jest trzecia karta, niech się ule, trzeba spokojnie.
Jest Chiaki. Co? Wyspoza lepiej. A więc sami słyszycie, jak... no jak źle to brzmi i jak ciężko jest w takim momencie dogadać. I to tylko przez jedną osobę, która nie ma słuchawek. Cała reszta graczy nie jest w stanie się do końca porozumieć, bo po prostu no nie da się zrozumieć, co ktoś mówi, jak po prostu tyle głosów się na siebie nakłada. Więc dlatego właśnie też te słuchawki jako wymóg się pojawiły. Kolejna rzecz to jest to, co też często było przeze mnie powtarzane, czyli brak wyzywania się. Ogólnie ja nie mówię, że na moich live'ach było jakieś ostre wyzywanie się, obrażanie innych osób i tak dalej, bo wiem, że też zaraz po zablokowaniu właśnie tych gier pojawiły się takie stwierdzenia, że może te gry zostały zablokowane, bo nie wiem, tam ludzie się obrażali na czacie albo cokolwiek takiego. Nie. To jakby nie było. Chociaż no po... Jak mówię, nie było takiego ostrego obrażania się, ale no było takie lekkie. Ja powiedzmy na nie pozwalałem, ale no nie wiem. Może trochę za bardzo. Może trochę za bardzo pozwalałem. Nie wiem, tak jak mówię, ciężko mi było, tak naprawdę ciężko jest znaleźć ten balans, mi przynajmniej, między takim właśnie poważnym wyzywaniem się, już ten, a takim po prostu lekkim. Więc to może nie jest jakiś wielki powód, dlaczego tych gier nie było, ale też, nie wiem, w sumie jakoś tak chciałem o tym powiedzieć. I w sumie ostatnia rzecz, której też chciałem powiedzieć, to to kiedy będą live'y. Chodzi mi tutaj, no myślę, że można użyć trochę tego słowa o takie trochę wymuszanie może tych live'ów. Jakby wiadomo, każdy z nas ma jakieś swoje życie poza internetem, tak? Ja mam pracę, tam wiadomo, jeszcze jakieś obowiązki domowe i tak dalej, więc ja live'y robię wtedy, kiedy mogę je zrobić, kiedy mam na to czas. I kiedy tego czasu nie mam, no to nie robię tego live'a. Tak, dlatego ja nigdy nie mówię, powiedzmy, konkretnie, kiedy następny live będzie. Bo ja tego nie wiem. Ja mogę powiedzieć, że on będzie wtedy, ale nie wiem, czy on wtedy będzie. Bo niestety, takie jest moje życie, taka jest też specyfika mojej pracy. Szczególnie teraz, w tym okresie, gdzie naprawdę w każdej chwili mogę się dowiedzieć, że na przykład w mój wolny dzień mam przyjść. I tyle. Dlatego też gdzieś nie podobało mi się to, że na przykład było takie pisanie, zrób live'a wtedy, a zrób go w ten dzień, a może zrobisz go w ten dzień, a może wtedy, a może zrób ten. I tak samo też jakieś live'y tak zwane rekompensaty. Jakby ja mogę zrobić rekompensatę, jeżeli ja wam obiecałem live'a, ale go nie zrobiłem. Ale do takiej sytuacji jeszcze nie doszło. Jakby ja mówię, ja mogę robić rekompensaty, ale tylko jeżeli dojdzie do sytuacji, że ja wam obiecałem live'a na jakiś konkretny dzień, a do tego live'a nie doszło. Nie wiem, bo nie zdążyłem go zrobić, bo nie wiem, bo coś innego się stało, nie mogłem go zrobić, czy cokolwiek. Więc to też tak trochę nie zagrało fajnie. I myślę, że to są chyba takie
główne powody, dla których te gry przestały być przeze mnie prowadzone. Tak jak mówię, to są takie małe rzeczy, ale one po prostu się skondensowały już do tego stopnia, że po prostu stwierdziłem koniec. Trzeba postawić jakąś granicę. I miałem właśnie ten czas na przemyślenia i myślę, że wymyśliłem, powiedzmy, w jakiś sposób dobre zmiany, które sprawią, że wszystkim nam, zarówno mi, jak i wam, będzie się dobrze grało, dobrze się będziemy czuć, wszystko będzie się odbywało w miłej i przyjaznej atmosferze. Więc jakie będą nowe zasady gier z widzami? Więc po pierwsze, gry z widzami nie będą odbywały się, tak jak mówiłem, zawsze. Nie będzie to co każdy live i będę starał się głównie te gry robić w weekendy, ze względu na to, że wiadomo, wtedy ja mam, powiedzmy, najczęściej wolne, wy macie wolne tam od szkoły, od pracy i tak dalej, więc wtedy jest najlepiej, ale co jest bardzo ważne, weekend, jak wiemy, liczy się, to jest sobota i niedziela. Niektórzy liczą również piątek, ale to wiadomo, to tak różnie, no bo w piątek też jest szkoła, więc sobota i niedziela. To, że ja teraz powiem, że gry z widzami będą w weekendy, nie oznacza, że one będą i w sobotę, i w niedzielę. Jakby to nie oznacza, że live będzie i w sobotę, i w niedzielę. To jest bardzo ważna rzecz, której, przyznaję się, nie zaznaczyłem tego przy poprzednim razie, więc zaznaczam to teraz. One mogą się odbyć w oba dni, tak, w sobotę i w niedzielę, ale nie muszą. Może to być live tylko w sobotę, może to być live tylko w niedzielę. Żeby to była jasność, tak? Żeby właśnie potem nie było takiej sytuacji, że ja na przykład robię live'a w niedzielę, ktoś mi potem pisze, że mam zrobić na przykład w tygodniu rekompensatę za to, że nie było w sobotę. Jakby, tak jak mówię, będą live'y wtedy, kiedy będę miał czas, ale to, że weekendy są dnia, że sobota i niedziela są dniami, kiedy tego czasu ma się najwięcej, to nie oznacza, że i w sobotę, i w niedzielę te live'y będą. Może się tak zdarzyć, ale nie oznacza to, że będą w oba dni. I tak samo, tak jak mówię, gry z widzami będą w weekendy, ale też nie mówię, że w każdym. W jeden weekend możemy sobie zrobić gry z widzami, a na przykład w inny weekend już nie. Żeby to była jasność, tak? Ja będę starał się ogłaszać, w jakiś sposób oznaczać, żeby było wiadomo, czy ten live jest, czy na tym live gram sobie samemu, czy zapraszam was do gier na tym danym live, tak? Albo to w tytule zaznaczę, albo cokolwiek takiego. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest ważna do zapamiętania. Kolejna rzecz to jest taka zmiana, która w sumie nie ma żadnego związku z tymi rzeczami, które się na live'ach dotychczas działy, ale uważam, że jest to zmiana, która pomoże tak jakby mi w osiągnięciu celu, o którym mówiłem na początku, czyli rozwojowi mojego kanału. Więc gry z widzami od teraz, od momentu jak powrócą, będą tylko dla subskrybentów mojego kanału. Czyli jeżeli chcecie ze mną zagrać, musicie subskrybować mój kanał. Tak? Ja zrobię to w taki sposób, żeby móc to weryfikować. Zrobię to w taki sposób, że live'y będą, gdzie będę grał z widzami, będą miały włączony czat tylko dla subskrybentów. Czyli tylko jeżeli będziecie mnie subskrybować, będziecie mogli na czacie pisać. I to też się właśnie wiąże z tym, że zgłaszanie się do gier jest tylko i wyłącznie przez czat. Nieważne, czy już was znajomych mam, czy nie, musicie się na czacie zgłosić, że chcecie ze mną zagrać. To jest bardzo ważne, bo to też jest takie trochę nie fair,
że jedna osoba musi wejść sobie na live'a, dopiero do mnie napisać, żeby zagrać, a inna osoba, mamy już znajomych, więc po prostu wysyła mi zaproszenie i tyle. Jest to takie trochę nie fair w stosunku właśnie do osób, które na przykład są nowe, które dopiero mnie znalazły i dopiero na przykład pierwszy raz będą ze mną grały, czy cokolwiek takiego. Więc zgłaszamy się tylko na czacie, tak? Piszemy. Jeśli mam już was znajomych, no to was zapraszam. Jeśli nie, podajecie mi swoją nazwę, ja was zapraszam i gramy. I tylko jeżeli subskrybujecie mój kanał. I od razu mówię, to będzie przeze mnie mocno weryfikowane. Tak jak mówię, poza tym, że ja włączę ten czat tylko dla subskrybentów, to ja będę też weryfikował, czy nie dochodzi do sytuacji, że na przykład ktoś daje mi subskrypcję, gra ze mną tam te gry na live'ie, po czym live się kończy i on subskrypcję usuwa. Jakby szanujmy się, szanujmy siebie, szanujmy swój czas. Tak jak mówię, ja poza tym, że chcę się dobrze bawić z wami i w ogóle, to chcę też rozwijać swój kanał. Chcę, żeby on się rozrastał, żeby było was coraz więcej. I jakby też uważam, że jest to krzywdzące dla osób, które jednak są na tym kanale, bo lubią mój content i w ogóle, że przychodzi taki ktoś, kto w sumie ma mnie naprawdę gdzieś, a po prostu mu zależy na tym, żeby sobie ze mną zagrać, nie wiem, żeby być na live i tyle. A po zakończeniu live'a usuwa subskrypcję i czeka na następnego live'a, żeby znowu mnie zasubskrybować. Jakby takie coś nie będzie przeze mnie tolerowane. I od razu mówię, że jeżeli kogoś złapię na czymś takim, to on po prostu nie będzie grał. Nie będę go brał pod uwagę przy następnych grach. Jakby mówię to od razu, żeby to było jasne i klarowne. Że ja daję wam kredyt zaufania, że wy nie będziecie właśnie się zachowywać w taki sposób. I naprawdę na to liczę. Ale tak jak mówię, jeżeli kogoś złapie na czymś takim, no to on po prostu już się będzie mógł pożegnać z graniem ze mną. Więc to jest kolejna rzecz, która jest właśnie bardzo ważna. Trzecia rzecz to są sławki. Tak jak mówiłem, wymagam od was posiadania sławek. Byle jakich. Nie muszą to być high-endowe sławki, nie wiem, za 500 zł, za 700. Ja sam mam za 500, za 400 zł. Nie wymagam od was takich sławek. Mogą to być byle jakie sławki. Dla mnie to mogą być nawet sławki, nie wiem, z telefonu, które się dostaje, jeśli na przykład jeszcze macie, bo teraz w tych nowych już nie dają słuchawek, ale na przykład jak macie z jakichś starych czy coś takiego. Byle jakie słuchawki, byle by były. Bo tak jak mówię, to jest... Jedna osoba nie ma słuchawek i już powstaje problem komunikacyjny. Więc tak jak mówię, słuchawki muszą być i tyle. Dalej zasada gospodarz-gość. Wy jesteście gośćmi. Wy przychodzicie do mnie, ja zapraszam was do siebie, żebyśmy razem zagrali. Ja mogę się, możecie dawać mi propozycje, co byście chcieli zrobić. Tak, możecie powiedzieć, nie wiem, ja bym na przykład zagrał, nie wiem, zwykłą grę. Ja bym zagrał na przykład zbudowaniem. Ja bym na przykład zagrał taki tryb kreatywny, albo ogólnie. Tryb kreatywny. Ja biorę to pod uwagę i potem decyduję. To jest bardzo ważne. Ja podejmuję decyzję, co robimy. Wy możecie dawać sugestie, tak, mówić, co byście chcieli robić, ale ja ostatecznie decyduję, co robimy. Oczywiście, tak jak mówię, biorąc pod uwagę wasze sugestie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dalej to jest, wiadomo, brak wyzywania się. Tak jak mówię, będę starał się to weryfikować tak jak dotychczas, ale trochę bardziej, tak?
żeby wyłapać ten moment, kiedy to jest po prostu takie, nie wiem, przyjazne przekomarzanie się, coś w tym stylu, a kiedy to się już przeradza w takie typowe obrażanie się i w ogóle. Jakby nie jesteśmy tu, żeby się pocić. Jesteśmy tu, żeby mieć dobrą zabawę, tak? Jeśli uda się wygrać, uda się wygrać. Jeśli się nie uda wygrać, trudno. Gramy dalej, próbujemy dalej. Więc nie ma właśnie tego wyzywania się. Dalej to jest właśnie to, że jeżeli ktokolwiek będzie robił coś, co mi się nie spodoba. Nie wiem, będzie się wyzywał. Będzie obrażał inne osoby. Będzie nadmiernie, nie wiem, przeklinał albo coś takiego. Będzie, no ogólnie, będzie robił coś, co mi się nie spodoba, co moim zdaniem będzie zaburzało te gry i tak dalej. Taka osoba będzie usuwana z gier i przy większej ilości ten również, tak samo jak przy, tak jak mówiłem, że przy osobach, które będą mnie tylko lipnie subskrybować, te osoby również nie będą w przyszłości brane pod uwagę do gier. Żeby była taka jasność, że za wszystko, co robicie źle, możecie stracić przywilej grania ze mną. Taka jest zasada. I ostatnia zasada to jest zakaz wymuszania. Jak będzie live, to live będzie. Jeśli będę naprawdę mocno pewny, że w jakiś dzień live się odbędzie, to wam to powiem. Jeśli nie będę pewny, to powiem. Nie wiem, kiedy będzie live, ale poinformuję was. Tak? Jest społeczność, są inne filmy, na przykład, które mogę w międzyczasie nagrać. Gdzieś tą informację umieszczę. Ale nie chcę sytuacji, gdzie ktoś mi mówi, a zrób wtedy i wtedy. A zrób w ten dzień, a zrób w tamten dzień, a zrób jutro, a zrób, nie wiem, za godzinę. Czegoś takiego nie chcę. Bo z jednej strony może to jakoś za bardzo nie wpływa, ale no trochę to denerwuje. Że ktoś tak jakby, no tak jak mówię, ktoś nie zna mnie i ja w tym momencie oczekuję, że ja będę robił to non-stop. Ja muszę to dopasować wszystko do swojego życia, do swojego czasu wolnego. Jeśli ten czas wolny będę miał i będę wiedział, że mogę tego live'a zrobić, to go zrobię. Jeśli wiem, że nie dam rady tego live'a zrobić, to go nie zrobię. Więc no, nie wymuszamy, nie piszemy takich rzeczy. Więc tak się prezentują te zasady. Ja je ogólnie jeszcze wywieszę gdzieś. Wrzucę na pewno na społeczność, plus one będą też istniały w opisie każdego live'a, żeby każda osoba mogła sobie wejść i tam zobaczyć właśnie te zasady, żeby była jasność. Bo też to, co jest ważne, nieznajomość zasad nie zwalnia was z ich przestrzegania. Jakby to, że ktoś mi wejdzie i powie, ale ja nie wiedziałem, że tak trzeba, czy cokolwiek, to nie znaczy, że ja w tym momencie powiem, a dobra, to sorry, nieważne, ten. Nikt nie jest poza prawem, nikt nie jest poza zasadami. Wszyscy na moich live'ach jesteśmy równi. Więc mówię, każdy musi te zasady znać i to, że ich nie zna, nie sprawia, że nagle jest on w jakikolwiek sposób lżejszy traktowany. Więc tak to wygląda. I na koniec chyba najważniejsza wiadomość, na którą wszyscy czekają, więc kiedy gry z widzami powrócą?
Więc myślałem trochę nad tym. Próbowałem wybrać jakąś dobrą datę i myślę, że wybrałem tą datę. Więc gry z widzami powrócą 2 grudnia tego roku. Tak, żebyście sobie nie myśleli, że przyszłego. Tak, więc jak wiecie, 2 grudnia mamy wielki event kończący ten sezon, kończący ten rozdział. Więc uznałem, że jest to fajny moment, fajna okazja, żeby właśnie świętować jakby ten wielki moment gry razem. Więc 2 grudnia zrobię live'a z właśnie tych gier. On będzie no teraz dosyć późno. Nie wiem jeszcze dokładnie o której. To jeszcze wam powiem, bo wiem, że wtedy też muszę iść do pracy właśnie na rano, no. Więc jeszcze na społeczności poinformuję was, kiedy o której dokładnie ten live się zacznie. Tak, na społeczności, ja też ustawię go wcześniej, ale 2 grudnia właśnie odbędzie się live i na tym live'ie będę was zapraszać. Tak, spróbujemy tam może pograć jeszcze z jakieś gry przed eventem, no i potem pójdziemy sobie razem na event. Więc to by było na tyle. Ja od razu mówię, że jakby ja nagrywając ten film, robiąc ten film, ja wiedziałem, że to wiąże się z jedną rzeczą. Ja wiedziałem, że zrobienie tego filmu nie może się obejść bez konkretnego wytykania konkretnych rzeczy, które mi przeszkadzają, a co za tym idzie, wytykania konkretnych osób, o które mi chodzi. Jakby ja byłem tego świadomy, ja jestem świadomy tego, że wy oglądając ten film, na pewno będziecie w stanie domyślić się, o kogo mi chodzi. I ja jestem świadomy, że niektórzy z was mogą się za to obrazić. Jakby ja jestem tego świadomy, ale tak jak mówię, to jest taki temat, w przypadku którego ja uważam, że nie da się go w żaden sposób omówić bez wytykania konkretnych sytuacji i bez wytykania konkretnych osób, które tutaj zawiniły. Więc ja jestem tego świadomy i ja jestem świadomy tego, że te osoby mogą się obrazić na mnie i że te osoby mogą na przykład przestać mnie oglądać, obserwować, subskrybować i tak dalej. Ja jestem tego świadomy i ja to rozumiem. Jakby to jest wasza decyzja, ale tak jak mówię, to musiało zostać powiedziane, bo jakby gdyby to nie zostało powiedziane, gdybym ja mogłem zrobić ten film, tak wiecie, owijając bawełnę, jakby omijając wszystkie jakby konkretne szczegóły, które mogłyby w jasny sposób wskazywać na osoby, o które mi konkretnie chodzi. Ja mógłbym to zrobić, tylko w tym momencie ten film nie miałby sensu, bo ja bym to zrobił, te gry by wróciły i zakładam, że to wszystko działałoby na tej samej zasadzie, jak działało do tej pory. Więc to musiało zostać powiedziane i tak jak mówię, ja wiem, że możecie się obrazić za to, ale tak jak mówię, to musiało zostać powiedziane i no i cóż, teraz naprawdę wszystko zależy od was, bo ja jakby już się na was nie gniewam. Ja, każdy człowiek popełnia błędy i na tych błędach powinien się uczyć, więc teraz właśnie tak naprawdę jest wasza kolej, żeby zadecydować, czy chcecie się uczyć na tych błędach i sprawić, żeby wszystko było super fajnie, czy też wolicie no po prostu się obrazić i po prostu odpuścić. Jakby wybór należy do was. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu.
I widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie.